Cześć wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie na kanale Staram się ogarnąć i dzisiaj przychodzę do Was z nowym, z innym filmem, którego raczej jeszcze na moim kanale nie było, a przynajmniej tych treści nie było w takiej formie. Pomyślałam, że wyjdę troszeczkę naprzeciw temu, co ostatnio pisaliście mi w komentarzach, czyli co chcielibyście zobaczyć na moim kanale, czego Wam brakuje, czego jesteście ciekawi. I tak pomyślałam, że zrobię taki film z jesiennymi przyjemnościami. Wiadomo, że teraz chcąc nie chcąc więcej czasu spędzamy w domu. Taka jest prawda. I ze względu na pogodę, i też ze względu na to, że niestety dużo, dużo szybciej robi się ciemno. Po zmianie czasu to już w ogóle jest jak dla mnie koszmar. A będzie jeszcze gorzej w zasadzie. Wiadomo, że dużo osób szuka sobie jakichś rozrywek w domu. Większość decyduje się oczywiście na telewizję, są jakieś tam pomysły z książkami. Ja tutaj też o tego typu rozrywkach Wam wspomnę, ale chciałabym dołożyć też coś od siebie, zatem co? Ja nie przedłużam, tylko zapraszam Was dalej po szczegóły. No dobrze, kochani, może pozwolę sobie zacząć właśnie od książek. Jeśli jesteście ze mną dłużej, to z pewnością wiecie, że ja książki bardzo lubię czytać. Może nie podpiszę się pod tym, że nie wyobrażam sobie dnia bez książki, bo wyobrażam sobie i dzień, i tydzień. Pewnie jakby minęła mi wena, to nawet miesiąc śmiałabym sobie wyobraziła, ale no, póki co mam chęć czytać, mam chęć poznawać nowe książki. I pomyślałam, że przyniosę Wam tutaj cztery różne, polecę Wam je, troszeczkę powiem coś na ich temat. Zacznę może od takiego a la poradnika, takiej książki psychologicznej, Kochaj najlepiej jak potrafisz, gdzie ja uważam, że ten tytuł to jest po prostu kicha, bo on nie oddaje tego, o czym jest ta książka. Tutaj książka skupia się na schematach, które zostały w nas zakodowane już w czasach dzieciństwa. To jest takie reagowanie na to, jak traktowali nas najbliżsi. Jeśli byli tacy zbyt, jakby to powiedzieć, jeśli byli zbyt blisko i za bardzo osaczali nas tą miłością, no to my na przykład mogliśmy wytworzyć schemat takiego unikania. Jeśli z kolei rodzice nie dawali nam ciepła, no to mogliśmy wytworzyć schemat takiej wielkiej potrzeby bliskości. Tutaj mamy bardzo dużo o tych schematach, o tych, jak ludzie reagują, ale też o tym, jak możemy śmiało z tymi schematami walczyć, tak, żeby potem nie niszczyć własnych związków. To jest ciekawa książka. Ja nie powiem, że ją, wiecie, połykam jakimiś wielkimi fragmentami, tylko czytam ją tak doraźnie, ale no, przy tego typu książkach najczęściej tak robię, czyli po prostu czytam kawałki, przetwarzam je, potem wracam, zastanawiam się, czy to ma jakieś odniesienie do mnie, jak mogę tą wiedzę wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. Więc no, mówię, tutaj ten tytuł jest taki troszeczkę mylący, ale książka mimo wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Skoro jesień, skoro robi się ciemno, no to myślę, że tego typu książka Wam się spodoba. Marcel Moss, Wszyscy muszą zginąć. I ja ogólnie powiem Wam, że książki Mossa bardzo lubię. Może to nie jest, wiecie, żadna literatura na zasadzie Gombrowicz, Prus, Sienkiewicz i tak dalej. To jest wszystko bardzo proste, często wulgarne, ale fabuła po prostu wciąga, bardzo wciąga. Tu są takie rzeczy, o których, wiecie, na które ja nawet bym nie wpadła. Naprawdę świetny thriller, taki, że naprawdę wchodzicie w to wszystko, szukacie sami jakichś tam tropów, obstawiacie, kto tutaj zawinił, co mogło się stać. Co mogę Wam powiedzieć? Mamy tutaj postać Błażeja, który wpada do szkoły i bierze udział w zamachu, zabija kilkoro uczniów. I tutaj mamy wyjaśnioną jego drogę, jak to się stało, że uczeń z szanowanej rodziny, dobry uczeń, chodzący do prestiżowego liceum, nagle posuwa się do czegoś takiego. Mamy tutaj kilka tropów, jego taką dosyć
trudną relację rodzinną, ale mówię, no książka bardzo, bardzo wciąga. Mam też coś bardzo lekkiego, takiego typowo kobiecego, żeby właśnie usiąść z herbatą i zrelaksować się przy świecy. Pensjonat Leśna Ostoja. Bardzo długo czekałam, żeby przeczytać tą książkę i w końcu jak, wiecie, ją dorwałam w bibliotece, to po prostu czytałam, czytałam i czytałam. Mówię, to jest historia bardzo lekka, bardzo przyjemna, taka, przy której nie musimy w zasadzie myśleć. Opisana jest historia Justyny. Kobiety, można powiedzieć, że w średnim wieku, która nagle dostaje w pracy zadanie, ma jechać do starego dworku i dopilnować remontu. Zadanie niby łatwe, niby nie, ale kobieta podejmuje się tego wszystkiego, przyjeżdża na miejsce i zakochuje się w tym dworku, odkrywa powoli jego historię, poznaje też ludzi z miejscowości, którzy bardzo chętnie jej pomagają, którzy pracują w sumie przy odnowie tego dworku. Oni bardzo dobrze historię tego miejsca znają, znali poprzednich właścicieli. Mamy tutaj też taki romans wpleciony, mamy jakiś tam kryminał, ale to wszystko jest bardzo lekkie. Wielkim plusem są opisy. Dosyć skromne, ale moim zdaniem bardzo wystarczające, także wiecie, że nie siedzimy trzy strony i nie czytamy, nie wiem, opisu firanki i po prostu nie wiemy już, co się wcześniej działo, tylko tutaj wszystko jest tak fajnie wyważone, więc ja polecam. Polecam w ogóle opowiadania do tego pensjonatu, Magiczne chwile w pensjonacie Leśna Ostoja, ja już po prostu tyle razy polecałam, ale moim zdaniem to jest po prostu taka książka świąteczna, która najbardziej zapadła mi w pamięć. Naprawdę. Ja przeczytałam to opowiadanie 2 lata temu, oddałam tą książkę i teraz siedzę i myślę, czy nie kupić sobie jej znowu, bo po prostu tam wszystko tak fajnie zostało uchwycone, że no ja jestem po prostu pod wrażeniem i tak właśnie chyba sobie kupię znowu tą książkę albo ją wypożyczę, bo uważam, że naprawdę te opowiadania były przewybitne. Mam tutaj jeszcze 4. pozycję, Gdzie śpiewają raki. Jeśli ktoś lubi nieco dłuższe opisy przyrody, taką sielskość, taką bliskość z naturą, ale też czasy niewspółczesne, bo tutaj mamy ubiegłe stulecie. Książka była tak, nie lubię tego, tak mocno była hype'owana. Bardzo mocno była polecana, po prostu ta książka była wszędzie, a to za sprawą filmu, który oczywiście się pojawił w kinie. Sama miałam się na film wybrać, nie udało mi się, ale książkę przeczytałam. Była w tym jakaś taka ulotność właśnie, coś takiego bardzo sielskiego. Mam tutaj mnóstwo opisów bagna, zwierząt, tego jak się zachowuje przyroda. No i oczywiście losy kij, czyli dziewczyny z bagien, która chcąc nie chcąc musi żyć w zgodzie z tą przyrodą. Jest jakby, to, wiecie, taką nieodłączną częścią tego świata. I mamy tutaj opisane jej losy od momentu, kiedy była bardzo mała i kiedy wszyscy po kolei ją opuszczali, do momentu, kiedy jest już dorosłą kobietą, znającą siebie i w sumie my ją poznajemy w takim dosyć trudnym momencie, bo zostaje ona oskarżona o zamordowanie bardzo szanowanego mężczyzny, z którym kiedyś w jakiś tam sposób była powiązana. Piękna historia, taka można by powiedzieć, że momentami wzruszająca, tylko szczerze ja też nie wiem, czy może nie oczekiwałam odrobinkę więcej po tej książce, bo no mówię, był po prostu taki boom na nią, że ja myślałam, że to będzie faktycznie taka książka, że po prostu wiecie, no ona jakoś tak, jak mnie wciągnie, to ja ją po prostu rzucę wszystko i cały dzień jej poświęcę. A właśnie no tak, tak nie było. Ładna historia, bardzo ładna historia, ja nie chcę jej tutaj tego odmówić, ale chyba też nie mogę się podpisać pod tym, że to jest najpiękniejsza książka w, nie wiem, ostatnich 50 lat. Raczej czegoś takiego to nie mogę o niej powiedzieć. Idźmy dalej. Dla mnie bardzo fajną opcją na dni spędzane w domu są gry. I bardzo ubolewam nad tym, że w moim takim najbliższym otoczeniu nie ma osób, które podzielają tą moją fascynację grami. Gier mamy kilka. 5 sekund, mamy tabu, mamy takie klasyczne 5 sekund, mamy jakieś takie totalnie retro gry na zasadzie warcaby, chińczyk, szachy, bierki.
Mam oczywiście też gry, żeby grać z dzieciakami. I dla mnie to jest naprawdę super opcja, bo wiecie, ludzie nie siedzą jakoś tak z tymi telefonami, tylko spędzają czas często tak śmiesznie, właśnie można jakoś tak, no inaczej spożytkować ten czas niż siedzieć, coś tam dyskutować na jakieś takie niewygodne tematy. Przy grach właśnie, no, ja tak kojarzę, że często jest dużo śmiechu, jakichś takich, wiecie, anegdotek, ktoś coś tam dopowie i naprawdę, tak jak kiedyś spotykaliśmy się z dwiema parami znajomych i właśnie graliśmy w jakieś gry, to ja chyba najlepiej wspominam tego typu spotkania. No ale mówię, właśnie ubolewam strasznie nad tym, że nie ma tych osób więcej, które chciałyby w ten sposób czas spędzać. Czekam, aż dziewczyny będą troszeczkę starsze i wtedy będziemy pykać przeróżne gry, bo dla mnie to jest, mówię, coś świetnego. No i w sumie jak już były gry, były książki, no to wiadomo, że fajnie jest stworzyć sobie przyjemną atmosferę. I dla mnie, co jest dziwne, takim punktem obowiązkowym ostatnio są świece. Co wieczór w zasadzie odpalam świece. Mam takie świece, które w zasadzie tylko wyglądają, tak? Dają taki piękny, przyjemny płomień, ale mam też świece, które faktycznie pachną. I no, prawda jest taka, że na świecach zapachowych nie ma co oszczędzać, bo za dwie dychy nie kupimy fajnej świecy zapachowej, taka jest prawda. Ona może całkiem fajnie wyglądać, ale szczerze mówiąc nie pachnie. Ja mam tutaj świecę marki Flagoli, znaleziona na Contigo, kupiona na próbę. Ona kosztowała chyba 45 zł w tej cenie oryginalnej, ja ją kupiłam na promocji minus 30% i ona pachnie. Naprawdę w trakcie palenia roznosi ten przyjemny zapach i właśnie to jest to, czego ja od świecy oczekuję, że ona będzie mi właśnie tak umilała wieczór, że ja będę czuła tą, to nawet wiecie, nie musi być mocny zapach, niech on będzie nawet delikatny, ale taki, żeby faktycznie jakoś tam do mnie docierał i sprawiał, że mi zrobi się tak bardzo dobrze i tak bardzo przyjemnie. Ciągle też polecam świece z Bosfery. Innym takim moim sposobem na spędzenie czasu w domu, często w wiecie, jakiegoś tam wieczora, jest tworzenie scrapbooka. Jakoś zaczęłam go tworzyć w drugiej połowie tego roku. Najpierw tak bardzo powoli, bo nie wiedziałam w sumie, jak ten temat ugryźć. No i tak zaczęłam patrzeć, jak inni do tego podchodzą. Wypatrzyłam na przykład, że można pozamawiać różne takie podkładki, jakieś tam naklejki i inne tego typu gadżety. Poczyniłam więc zamówienie i zaczęłam sobie tutaj działać. To jest bardzo taka przyjemna rzecz, może tak Wam pokażę. Bardzo przyjemna rzecz, bo tutaj możemy oczywiście usiąść z rodziną, z partnerem, z dzieciakami, powybierać jakieś zdjęcia, dodać jakieś zabawne podpisy, coś tam powycinać, poprzyklejać, podopierać. Naprawdę przy tym jest mnóstwo zamieszania, ale też takiego przyjemnego spędzania czasu, bo wiadomo, że jak zdjęcie, no to od razu też jakieś konkretne wspomnienia, jakieś anegdotki. Ja to bardzo lubię. Nie powiem, żebym siadała do tego dzień w dzień, ale czasem tak mam, że mnie najdzie, że chcę właśnie wrócić do tych minionych miesięcy albo nawet i lat, jakoś tak przenieść się w czasie i jakoś tak, wiecie, fajnie te zdjęcia opisać, coś takiego kreatywnego z nich zrobić. Wiem, że dużo osób totalnie mówi nie, że wywoływane zdjęcia to po co, w ogóle takie babranie się to też jest bez sensu. Wiem, teraz ludzie raczej stawiają na minimum, ale dla mnie to jest wielka, wielka przyjemność, więc ja nie mam zamiaru w imię czyichś zasad tutaj z tego rezygnować. Ja polecam. Jeśli na przykład coś takiego chodzi Wam po głowie, jeśli lubicie zdjęcia, to myślę, że taki scrapbook bardzo fajnie u Was się sprawdzi. Ostatnio też zaczęłam kombinować z przepisami, czyli właśnie z zapisywaniem tych moich sprawdzonych przepisów, często też z jakimiś tam naniesionymi poprawkami do przepisnika. I przez wiele, wiele lat chodził po głowie taki, wiecie, prawdziwy przepisnik z takiego prawdziwego zdarzenia, że ja tam będę miała wszystko, jakieś takie właśnie adnotacje,
ale cały czas nie mogłam się zebrać. Jak potrzebowałam coś zrobić, no to wiadomo, pyk, pyk, szybko w telefonie wpisywałam, przepis na to, przepis na tamto, ale no zdarzało się też tak, że ja te przepisy troszeczkę zmieniałam, tu poprawiałam, tu coś dodawałam, tam coś ucinałam. I potem na przykład się zastanawiałam, co ja tutaj zrobiłam, że ostatnio tak fajnie mi wyszło, więc w końcu stwierdziłam, że to jest najwyższy czas, żeby się zmobilizować i żeby to wszystko fajnie pozapisywać, tak żeby nawet potem, wiecie, móc wręczyć ten przepisnik moim dziewczynom, żeby one potem mogły u siebie w domu posprawdzać te przepisy. Może też same będą dalej z tym kombinowały. I bardzo żałuję szczerze mówiąc, że u mnie w domu nikt nie tworzył takiego przepisnika. A jeśli już, to raczej to było, wiecie, gdzieś tam na kartkach pozapisywane, bo chciałabym teraz móc odtworzyć te smaki, które, wiecie, ja pamiętam z dzieciństwa i których, no w sumie tymi przepisami z internetu nie mogę odtworzyć. Więc szkoda, bardzo szkoda, ubolewam nad tym, dlatego stwierdziłam, że ja coś takiego zacznę przygotowywać. No i tak, skoro wspomniałam o przepiśniku, no to oczywiście nie może zabraknąć jednej z takich naprawdę moich ulubionych rzeczy, czyli pieczenie. Bardzo lubię. Kiedyś raczej nie przypadałam, aż w końcu zmobilizowało mnie to, że my na samym początku nie dawaliśmy Lili słodyczy, więc stwierdziłam, że wiecie, no człowiek czasem smaka na słodkie, no to może przerzucę się na jakieś takie domowe wypieki i po prostu przepadłam. Jakoś tak dla mnie to jest w ogóle wow, że ktoś kiedyś wpadł na to, żeby połączyć, nie wiem, mąkę, cukier, masło, jajka i że z tego wychodzi ciasto i to dobre ciasto. Więc no, ja bardzo lubię. Lubię kombinować, lubię robić ciasta, babeczki, jakieś tam drożdżówki, ciasteczka po prostu. To jest taki mój relaks. Jeśli ja na przykład mam gorszy dzień, nie jestem w humorze, to lubię właśnie poprawić sobie ten humor, piekąc coś dobrego. Ostatnio takim moim hitem, jeśli chodzi o pieczenie, są pieguski domowe. Bardzo lubię robić brownie, bo uważam, że brownie wychodzi mi naprawdę pyszne. Cynamonki, tak wiecie, nie będę się chwalić, ale cynamonki też naprawdę wychodzą mi dobre. I jeszcze babeczki z taką masą krówkową. Też uważam, że są bardzo dobre i szybko schodzą, więc lubię tego typu rzeczy przyrządzać, a wiecie, jeśli jeszcze to schodzi bardzo szybko, to już wtedy w ogóle miód na moje serduszko. Tak, co jeszcze? No oczywiście takie rzeczy jak na przykład rozpieszczanie siebie w łazience. Ja nie mogę powiedzieć, żebym była kobietą, która, wiecie, spędza godzinę w łazience, bo tutaj, wiecie, się balsamuje, tu coś tam jeszcze innego robię. Nie, ja raczej lubię taką w miarę sprytną pielęgnację. Lubię w ogóle robić coś, wiecie, coś tak, coś w międzyczasie. Czyli na przykład, no właśnie, olejować włosy, gdzieś tam nałożyć sobie maseczkę, bo to mi w niczym nie przeszkadza. Mogę na przykład nie wiem, z jakąś tam maską, z olejem na włosach, coś tam posprzątać, zrobić to ciasto, przeczytać książkę, więc to mi tak jakby w niczym nie wadzi. I w sumie to mogę robić tak poza łazienką. I w sumie tutaj przyniosłam parę rzeczy, na przykład peelingi do ciała, które od jakiegoś czasu uwielbiam. Bardzo lubię właśnie, kiedy jest na przykład żel połączony z peelingiem, albo od czasu do czasu strzelić sobie taki klasyczny peeling. Lubię sobie sprawdzać różne. Najlepiej właśnie, kiedy ten peeling od razu pachnie, bo wtedy to już w ogóle czuję się tak fajnie rozpieszczona pod prysznicem. Ten bardzo fajnie pachnie właśnie znakomi. W ogóle polecam Wam peelingi znakomi. Ten z kolei nie pachnie, ale od razu to jest żel, więc jakby mam też dwa w jednym. Uwielbiam takie rozwiązania. W ostatnich miesiącach właśnie, jak czytam sobie książkę, rozwalam się na kanapie, no to lubię też zadbać o moje stopy. Wiem, że teraz jest sezon, kiedy tych stóp nie widać, ale jakoś tak przewrotnie. Teraz mam czas i chęci, żeby sobie, wiecie, przy tych stopach coś tam pokombinować, żeby je dopieścić, nasmarować i potem strzelić sobie taki konkretny relaks z książką, bo nigdzie nie muszę wstawać. Bardzo lubię, dbam o twarz, jakieś tam oczyszczanie, kremy z filtrem, no ale też oczywiście coś pod oczy.
I tu mam akurat rozjaśniający serum z witaminą C. Nie jest to może najlepszy produkt, wydaje mi się, że miałam lepsze, ale też jest takim, wiecie, fajnym, doraźnym ratunkiem właśnie dla tej skóry pod oczami, więc korzystam sobie z niego. To też jest taka rzecz, którą w sumie nakładam w chwilę. Produkt, wiadomo, sobie działa, a ja mogę zrobić coś innego. No i oczywiście, skoro wspomniałam o włosach, no to oprócz jakichś tam olejków, masek, odżywek, których mam spory zapas, lubię jeszcze coś tam dołożyć od czasu do czasu i na przykład kiedy nie bawię się właśnie w jakieś takie olejowanie, odżywkowanie, maskowanie, no to psikam sobie włosy naturalnym serum do włosów z babuszki Agafy. Ja mam wtedy świadomość, że jednak coś dla tych włosów zrobiłam, no a też nie zajmuje to dużo czasu. Wiecie, chciałabym. Ja wiem, że tak fajnie brzmi, kiedy ktoś mówi, no, że tutaj urządzę sobie cały rytuał i tak dalej, no ale ja nie mam czasu, ale też chyba chęci stać godzinę w łazience, kiedy mogę zrobić po prostu wtedy coś innego. Więc wykonuję jakieś tam podstawy, które fajnie na mnie działają, które też oczywiście poprawiają mi nastrój i jednak wyznaję zasadę, że nie ma co robić czegoś na siłę, a też, wiecie, nie będę tutaj przyciągać wszystkich kosmetyków i mówić, jak ja to, nie wiem, regularnie z nich nie korzystam, jeśli na przykład tak nie jest. Co jeszcze lubię robić? No oczywiście jakieś filmy, seriale. I tutaj powiem Wam szczerze, że to wszystko dzieli się od tego, w zależności od tego, czy oglądam sama, czy oglądam z Kubą. Jeśli oglądam sama, to raczej stawiam na takie filmy, które ja już dobrze znam, które często mają dużo lat. Na przykład ostatnio regularnie wracałam do Mumii, ale do tej Mumii z Brendanem, nie pamiętam jak on się nazywał, ale chyba końcówka lat 90. jakoś tak wyszedł ten film. Lubię, w ogóle taka przygodówka to jest bardzo mój klimat, jakiś tam skarb narodów, nie wszystko złoto co się świeci, ja lubię takie filmy. No, przy nich po prostu się relaksuję, spędza miło czas, nie muszę jakoś tak się, wiecie, wysilać i rozwiązywać jakichś zagadek. Film dla mnie ma być przyjemnością, a nie czymś, do czego ja się zmuszam. Kiedy, nie wiem, mam gorszy nastrój, to poprawiam go sobie Seksem w Wielkim Mieście. Bardzo lubię ten film, pierwszą część, bo wiecie, tak jak ta Carrie jest porzucona i ona potem tak się odradza jak Feniks z popiołów, to to jakoś tak mnie fajnie inspiruje. Bardzo lubię film Sposób na teściową. To oczywiście nie są żadne ambitne filmy, ale ja mówię, no też nie mam zamiaru tutaj Wam gadać o jakichś takich rzeczach, których nigdy nie oglądałam, bo na przykład, nie wiem, to jest jakieś takie, taka wyższa kultura. Seriale. Jak byłam na studiach, to oglądałam bardzo dużo. Wiecie, student ma czas po prostu na wszystko. Wtedy bardzo lubiłam serial Stu, no ale w którymś momencie, wiadomo, był zbyt długo kontynuowany i po prostu gdzieś ten klimat siadł. Bardzo lubiłam serial Penny Dreadful, Dom Grozy, który nie był zbyt popularny, a moim zdaniem naprawdę był bardzo fajnym serialem. Lubiłam też oglądać Egzorcystę, czyli coś takiego straszniejszego. Potem z Kubą zaczęliśmy oglądać Dom z Papieru, Seks Edukację, Lock and Key, taki całkiem przyjemny klimat, a teraz z kolei oglądamy Modern Family, serial też ma chyba z 10 sezonów. Często jest taki niepoprawny, ale jakoś tak, wiecie, w tej niepoprawności jest zawsze jakieś takie przesłanie i my ten serial po prostu lubimy. To jest 20 parę minut, włączamy, fajny relaks, pośmiejemy się trochę. Miłe zakończenie dnia. Filmy. Ostatnio, czy oglądaliśmy jakieś nowe filmy? Jeśli oglądamy nowe filmy, to najczęściej są to filmy na Disney Plus i są to głównie bajki, więc nadrobiliśmy wszystkie części Toy Story, zaczęliśmy oglądać Auta, ja obejrzałam z dziewczynami To nie wypada, ale obejrzeliśmy Purpurowe serca. A, i ja wczoraj zaczęłam też sama oglądać włoski serial, napiszę Wam tytuł, bo nie pamiętam. Na pewno tam główna bohaterka ma na imię Emma. Też koleżanka ostatnio mi polecała jakieś seriale i ja widzę, że tego wychodzi dużo. Uwierzcie mi, że czasem chciałabym usiąść i być taka bardziej na bieżąco, ale doby po prostu nie rozciągnę, więc
też nie gonię, bo tak czasem jak się nakręcam właśnie, żeby być taka bardzo, wiecie, na bieżąco, to mnie bardzo źle nastraja. To się chyba FOMO nazywa. Więc ja teraz się nie obawiam, że coś tam mnie ominie, po prostu żyję w zgodzie ze sobą, z tym, co mogę zrobić. Tak realnie. Kanały, bo były też pytania, czy mogłabym polecić jakieś kanały. Ja tutaj też nie będę żadną skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o jakieś kanały. Oglądam kilka takich mniejszych i jest to Aniko Vlog, Paulciak, mam nadzieję, że dobrze mówię. Oglądam na pewno Justynę. Miss Agi oglądam. Pyk, pyk, pyk. Myślę, czy kogoś jeszcze, tak wiecie. Kamilę też w sumie w miarę regularnie oglądam. Matka 3+ i chyba... No i Arletę. No to w sumie tyle oglądam z takich tych, powiedzmy, mniejszych kanałów, chociaż dla mnie niektóre to już są takie średnie kanały. Lubię. Jestem w sumie chyba nawet na bieżąco. Jeśli chodzi o takie duże kanały, to oglądam w sumie Agę Sawę, ale raczej oglądam takie te jej starsze filmy. Nie jestem teraz za bardzo na bieżąco. Czasem nie najdzie, żeby obejrzeć dziewczyny z LGS, aczkolwiek tutaj mam taką love-hate relation, że czasem bardzo lubię, jakoś tak fajnie na mnie działają, a czasem mnie irytują. Alice lubię czasem obejrzeć, ale to też jest tak, że czasem bardzo lubię, a czasem nie lubię. Wszystko zależy. Zależy, jaki mam nastrój, zależy, jaki tam temat jest poruszony, więc na razie z Agą mam taką relację, że lubię. Tak mnie fajnie inspiruje. Czy oglądam jeszcze jakieś duże kanały? Ostatnio też zaczęłam sobie oglądać, ale to tak totalnie dla śmieszków. Mudermut, chyba tak, te jego parodie po prostu bardzo lubię. Wiem, że tutaj niektóre parodie u twórców wzbudzają mocno takie negatywne odczucia. Zresztą było głośno o jednej parodii, że została chyba zgłoszona do YouTube'a i tam dalej wszystko poszło. W każdym razie ja za bardzo w dramcie się nie wkręcam. Nie oglądam takich, wiecie, topów. W ogóle ja nie wiedziałam, czymże jest ekipa. To jakby nie jest dla mnie, ja chyba już jestem za stara na takie rzeczy. Oczywiście znam inne kanały. Swego czasu też próbowałam jakoś przekonać się do Szusz. Nie, totalnie nie. Próbowałam oglądać... Kogo ja tam jeszcze próbowałam oglądać? No, dużo jakichś tam innych dziewczyn. Glammy Freak chyba coś takiego. Natalie Beauty. Tam parę odcinków sobie obejrzałam, nie powiem, że nie, albo że nie wiem, że one były beznadziejne, bo ja absolutnie nie chcę czegoś takiego powiedzieć, tylko po prostu no, to nie do końca trafia w mój gust, w jakieś tam moje potrzeby, więc obejrzałam kilka, jak mnie najdzie, to sobie pewnie jeszcze tam odcinek czy dwa włączę, ale tak jak wspomniałam, Aniko, Matka 3+, Kamila, Paulina, Justyna, te oglądam, Aga Sawa i w sumie to mi w zupełności wystarcza, bo ja też nie chcę całego wolnego czasu spędzać przed telefonem, laptopem czy telewizorem, więc raczej to sobie wszystko dawkuję. Co jeszcze? Spacery. No jak pogoda pozwala, jest, wiecie, w miarę ciepło, to oczywiście bardzo lubię wychodzić sobie na spacer. Nic mi chyba tak nie robi dobrze na głowę i na samopoczucie właśnie jak spacer. Wiecie, to nawet nie musi być robienie 10 tysięcy kroków, jakieś tam duże spacery. Możemy po prostu się przejść nawet przed domem. Fragmencik sobie zrobić, jakieś trasy. Ale sam fakt, że jesteśmy na powietrzu, że dociera do nas drobina słońca, to już jakoś tak pomaga mi bardzo wyciszyć się, uporządkować myśli, więc spacer jest naprawdę dla mnie jednym z takich lekarstw na mniejsze zło. Nie wiem, jak to będzie zimą. Ogólnie nie chcę, wiecie, uciekać przed spacerami, kiedy jest zimno, no bo to jest trochę bez sensu, bo spacery, kiedy jest zimno, to jest super rzecz dla odporności, dla zdrowia. Ale ja też jestem osobą bardzo ciepłolubną, więc tutaj najczęściej mam jakiś problem. Jeszcze taką
chyba ostatnią rzeczą, którą bardzo lubię robić, to jest pisanie. I nie chodzi mi tylko o pisanie jakichś tam powieści, opowiadań, ale zapisywanie różnych właśnie myśli, jakichś tam pomysłów, pytań, kwestii, które mnie interesują, które chciałabym przemyśleć. Ja jestem typem człowieka, że lubię po prostu pisać. Przenosić to, co mam w głowie, na kartkę, tak jak Dumbledore różdżką sobie wyciągał myśli i wrzucał do kociołka. Mnie to pomaga. Jakoś tak nabieram wtedy dystansu. Lepiej się koncentruję na danej rzeczy i przychodzą mi do głowy jakieś rozwiązania, więc to jest dla mnie taka podstawa. Mam przeróżne zeszyty, mam kalendarz i co jakiś czas coś tam sobie was zgrolę. Zresztą wy chyba we vlogach często widzicie, że ja sobie coś notuję, bo mnie to naprawdę bardzo, bardzo pomaga. I tak, w sumie no... To są takie moje rzeczy, moje sposoby na spędzenie tych ciemnych, chłodnych, często deszczowych dni. Tak jak uprzedzałam, tutaj nie ma żadnych takich, wiecie, ochów i achów. Ja nie robię niczego takiego wyjątkowego. Robię chyba to, co większość ludzi, ale mam nadzieję, że może coś tam wyłapiecie. Może jakieś książki, może jakieś filmy, może jakieś kanały. Oczywiście spróbuję wam wszystko fajnie podlinkować. Mam nadzieję, że film przypadł wam do gustu, że spędziliście miło ze mną czas. No i co? Buziaki, do zobaczenia w czymś nowym. Cześć!